Serdecznie witam wszystkich moich widzów. Dziękuję za lajki, za subskrypcje i za komentarze. Bardzo proszę o więcej subskrypcji mojego kanału, bym mogła robić dla Państwa piękne czytania. Dzisiaj proponuję lustro. Lustro zaproponowała jedna pani tutaj z mojego kanału, jedna pani, która ogląda aktywnie mój kanał, zaproponowała temat, by zrobić lustro dla wszystkich partnerów, którzy nie mają ze sobą kontaktu. Obiecałam, że zrobię ten temat w weekend. No dzisiaj zaczyna się weekend, więc będę robiła dla Państwa piękne czytania właśnie w weekend, ponieważ mam czas. Dzisiaj jest też burza, nastraja mnie to bardzo tutaj do wróżb, więc robię nawet dużą, taką dużą wróżbę tutaj dla wszystkich partnerów bez kontaktu, czyli z jakimiś tutaj problemami w związku. Mają jakieś ciche dni, problemy, niewyjaśnione sprawy, kontakt się urwał. Zobaczymy, co myśli partner, co myśli partnerka na ten temat i jak sytuacja się rozwinie. Zapraszam. Karty są wyczyszczone, potasowane i rozłożone, więc zaczynamy od razu czytanie. Tutaj po stronie lewej jest partner, mężczyzna, z którym nie mamy kontaktu, i po stronie prawej jest kobieta, czyli partnerka. Proszę sobie to tak odwrócić, by to Państwa pasowało, w zależności, jeśli mężczyzna ogląda, bo też takowi są, to proszę sobie dopasować do swoich po prostu tutaj potrzeb, czy być może są też pary po prostu z różną płcią, prawda? Czy męsko-męską, damsko-damską. Proszę sobie tak przypasować, by rezonowało do Państwa to czytanie. Dobrze, więc zaczynamy tutaj od strony lewej, po mojej stronie lewej. Myślę, że to u Państwa jest chyba prawa, bo to się odwraca, tak, jest też lustrzane odbicie, więc u mnie jest to lewa strona, czyli strona partnera, mężczyzny. Tutaj te karty, tak? To są Lenormand karty. Karty są takie same, tylko są różne wydania tych kart, ale karty Lenormanda są tutaj takie same. Więc zaczynamy. Są jakieś obciążenia na Państwa związku, no dlatego też Pani zaproponowała tutaj dla wszystkich partnerów bez kontaktu, więc wiadomo, że sprawy są tutaj jakieś utrudnione. Niemniej jednak partner myśli o nowym początku. Jest tutaj nowy początek. Partner myśli o uleczeniu tych spraw, uleczeniu tych konfliktów. Tutaj o jakiejś przemianie, czyli jakiejś transformacji, która ma się tutaj po prostu między Państwem pojawić, i myśli o tym, by się spotkać lub nawiązać kontakt. Czy jest to spotkanie właśnie w dosłownym tego słowa znaczeniu, w parku, w jakimś miejscu publicznym, tutaj w mieście, czy w restauracji, czy też w miejscu publicznym takim, jak są te socjalne netzwerki, tak, czyli internet, przez kamerkę, czy w ogóle nawiązanie kontaktu, po prostu by się widzieć, czy wideokamera to ma być, czy w dosłownym tego słowa znaczeniu właśnie randka. Jest to dla partnera bardzo ważne, istotne, i tutaj wiąże Was jakiś no, silny związek, powiedziałabym, duchowy lub nawet związek karmiczny. Nie jest to związek prosty, jest to związek również nieraz ciężki, skomplikowany, tak? Ale chcecie po prostu się spotkać, przynajmniej partner tutaj w swojej głowie, czyli w sferze mentalnej u góry, tak, to jest ten pierwszy rząd, sfera mentalna, ma intensywne myśli, by Państwa, Panie, znowu spotkać. Co myśli partner tutaj w sercu, prawda? To jest ta sfera emocjonalna, środkowy rząd. Tutaj głębią się właśnie jakieś uczucia, myśli. Wieczorową porą lub w nocy partner nie może spać, myśli właśnie o sprawach związkowych.
tak? Czyli o sprawie związku z panią. I tutaj głębsze jakieś takie uczucia, głębsze analizy, rozmyślania. Być może też pomiędzy Państwem jest telepatia. Wielu widzów pisze mi, że macie Państwo ze sobą taki telepatyczny kontakt, prawda? Więc tutaj właśnie tą wieczorową porą czy w nocy właśnie takie głębokie rozmyślania i telepatyczne, być może jakieś tutaj porozumiewanie się, również marzenia, być może jakieś sny, prawda? Niespokojne na ten temat związku, ponieważ tutaj jest też taka jakby w sercu męka, powiedziałabym, rozterka, że ten związek jest teraz na rozdrożu, tak? Że nie macie właśnie tutaj konkretnego kierunku, w którą stronę rozwinie się ten związek, w którą stronę pójdzie właśnie ten związek. I to tutaj dręczy partnera i myśli właśnie o tej relacji, jak to się rozwinie. Czy pójdzie ta strona, przypuśćmy, razem, tak? Czy pójdziecie razem, czy pójdziecie osobno. I to też na pewno mu spędza sen z powiek, prawda? W dosłownym tego słowa znaczeniu. Więc tutaj w sercu też są różne głębokie emocje, rozmyślania i właśnie tutaj analiza, w którą stronę to wszystko się rozwinie. Co będzie? Czyli trzeci rząd pokazuje, co będzie w najwkrótszym czasie. Proszę Państwa, więc tutaj są jakieś maski, tutaj myśli mężczyzna, że coś poszło między Wami, coś było między Wami fałszywego. Nie możecie się spotkać, tęsknicie, niemniej jednak myśli, że coś zaszło właśnie, co było fałszywe, że być może Pani grała z nim fałszywie, zagrywała fałszywie, że nosiła jakąś maskę, nie była z nim szczera. On po prostu myśli o tym tutaj, że być może Pani go oszukiwała, czy coś, nie wiem, okłamała. Coś tutaj uważa, że było nieszczere między Wami. Tęskni mnie jednak do kontaktu tutaj i myśli o tym, by odnowić kontakt, by napisać jakąś tutaj wiadomość, czy przez SMS, czy przez WhatsApp, Messenger, czy tutaj przez jakieś inne środki komunikacji, przypuśćmy, e-mail, czy też, nie wiem, może zadzwoni też, bo tutaj są różne formy kontaktu oczywiście możliwe, tak? Ale tęskni za tym kontaktem, niemniej jednak boi się, obawia się, żeby nie było żadnego tutaj fałszu, żeby Panie znowu, tutaj jak karty pokazują, coś nie zagrywały, żeby były Panie uczciwe i pokazywały swoją szczerą, najszczerszą twarz, prawda? Tutaj ma jakieś obawy przed fałszem w tym związku właśnie. Być może dzieli Was też odległość, nie widzieliście się długo lub nie możecie się zobaczyć z różnych względów, tak? Okolicznościowych, po prostu przez tą koronę czy przez jakieś dużą odległość, wiele kilometrów pomiędzy Wami. Nie możecie się zobaczyć i właśnie być może tutaj jest taka nieufność też, prawda? Myśli może partner, że go zdradzacie lub że coś tutaj kombinujecie, że wymawiacie się, jakby nie chcecie się spotkać, czy coś takiego, może podejrzewa Was o jakieś tutaj fałszywe, zagrywania z nim, tak? Więc, ale ta karta jest tutaj na pewno pozytywna, ponieważ będzie chciał partner nawiązać jakąś tutaj komunikację słowną z paniami, tak? Czyli będzie chciał zadzwonić być może, więc jest jej bardzo dobry sygnał, ponieważ już mamy chęć spotkania się, tak? W głowie ma te myśli, żeby się spotkać. Tutaj w nocy myśli o związku i tutaj, co przyjdzie w następnym czasie, kontakt, informacje. Na dnie talii, tutaj po stronie Pana, mamy też tutaj kartę, która pokazuje studnię, czyli spełnienie najgłębszych marzeń, głębsze myśli, chęć, by tutaj ten związek poruszył się w stronę głębszych relacji, spełnienia marzeń, jakiś po prostu, żeby przeszedł ten związek na jakiś głębszy, prawda, tutaj w głębszą sferę, powiedzmy, uczuć, ponieważ być może tutaj przez ten fałsz, przez te tutaj takie maski, których się obawia partner, byliście ze sobą nie do końca szczerzy lub było to tylko taka znajomość, powiedzmy, powierzchowna,
nie wiem, może opierająca się na seksie, może opierająca się na jakichś takich powierzchownych, powiedzmy sobie tutaj, znajomości, relacjach, a chciałby chyba partner, żeby poszło to w najgłębszą tutaj jakąś sferę, prawda? Jakąś taką cudowną, głębszą relację z głębszymi uczuciami, ze spełnieniem najgłębszych marzeń. Także no cudowna tutaj chęć, prawda? Jeśli było tutaj by rzeczywiście to prawdziwe i rezonowało z Państwem, no to cudowne byłyby tutaj marzenia partnera, by nie zostać na takim powierzchownym tylko tutaj, prawda, poziomie, ale by rozwinąć tą znajomość z paniami, z panią, z Państwem w głębsze tutaj jakieś rejony, no to cudownie. Zobaczmy sobie, co po stronie pani, czyli tutaj strona, u mnie strona prawa. Panie myślą jednak, że mężczyzna coś tutaj też fałszywie zagrywa. Proszę zobaczyć, mamy maski, także również panie nie ufają partnerowi. Panie podejrzewają, że on ma jakieś skryte tajemnice i że on zagrywał z wami nieszczerze, że coś ukrywał, że coś kłamał, że był być może egoistą, że był po prostu tutaj jakiś takim no fałszywym partnerem, który coś zagrywał, udawał, który coś tutaj kombinował za plecami, nie wiem, być może odgrywał po prostu jakąś tutaj, nie wiem, intrygancką miał postawę, tak? I że ma jakieś tutaj jeszcze właśnie niewyjaśnione tajemnice. Panie nie ufają mu, myślą, że on oszukuje, być może zdradza, kłamie, kombinuje, że wykorzystuje panią, że jest nieuczciwy, nieszczery, że nie pokazuje swoich prawdziwych uczuć, prawdziwej, normalnej, autentycznej twarzy, tylko zakłada maskę i coś po prostu przed paniami tutaj odgrywa, tak? Innego niż naprawdę jest. Więc tutaj też na poziomie państwa głowy, czyli w poziomie, na poziomie mentalnym, tak? Panie nie mają ufności do tego pana, do tego partnera. Nie są zupełnie tutaj, widzę, przekonane, że on jest szczery w związku, więc dziwne też, że u pana partnera i u pani partnerki pokazują się te same tutaj karty nieufności partnerce, partnerowi. Coś między wami odbyło się, odegrało się fałszywie. Graliście nieuczciwie ze sobą i oboje państwo są tym zranieni i widzę, nie ma ufności tutaj do końca między państwem, więc proszę się zastanowić nad tym, dobrze? By nie zrobić takich samych błędów, jeśli ta relacja po prostu powróci i się spotkacie. Na poziomie pań serca no są niesamowite tutaj troski, niepokoje. Po prostu no, były jakieś konflikty, dyskusje, być może sprzeczki, być może jakieś tutaj kłótnie, które doprowadziły właśnie tutaj do urwania się kontaktu między państwem. Poprzez to mają panie oczywiście niepokój w sercu, ponieważ jest to poziom serca, uczuć, emocji. No, szargają paniami tutaj emocje, czyli emocje w te tutaj niepokój, szarganie się po prostu emocjonalne, uczuciowe. I też mają panie taką presję czasu właśnie, kiedy będzie ten kontakt, kiedy odnowi się kontakt, kiedy zobaczycie się znów. Więc mają państwo taką jakby presję właśnie tego czasu i też niepokój w sercu. I też chodzi o to, że chciałyby panie, by już właśnie w tej chwili po prostu ta sytuacja się wyjaśniła, by już po prostu nastąpił ten czas, by się zobaczyć, by się jakoś tutaj porozumieć, dogadać, no przebaczyć sobie te wszystkie fałszywe tutaj sytuacje, jakieś tutaj kłamstwa, oszczerstwa, które się między wami wydarzyły i również chcecie, po prostu pragniecie, myślicie, że jest najwyższy czas, by po prostu doszło do spotkania i rozmowy. I jeśli nie ma kontaktu właśnie z partnerem, to jesteście bardzo tutaj rozemocjonowane i bardzo niespokojne. Takie mi tutaj uczucia, emocje wychodzą na poziomie serca. Natomiast co będzie, co pokazują panie
karty u pań, co będzie? No, wyjście z tych zawiłości, czyli jesteście w jakimś labiryncie. Wydaje wam się, drogie panie, kochane moje tutaj abonentki, że nie wyjdziecie już z tego labiryntu, że jest to bardzo skomplikowana tutaj sytuacja bez wyjścia. Niemniej jednak karty pokazują, że nastąpi jakieś spotkanie, że będzie tutaj spotkanie pod szczęśliwą gwiazdą, czyli że nastąpi jakiś tutaj, no nie wiem, komunikacja, spotkania, że nastąpią jakieś tutaj próby kontaktu, że po prostu skomunikujecie się, czy po prostu osobiście w miejscu jakimś publicznym się spotkacie lub spotkacie się na tych mediach społecznościowych, tak, w socjalnych netzwerkach, lub będziecie mieć kontakt jakiś tutaj właśnie, ponieważ partner też dąży do spotkania i kontaktu. U was również jest ta sama karta, że pragniecie, by wyjść z tych zawiłości i konfliktu i sporu, i żeby się spotkać, porozumieć, porozmawiać, i będzie to szczęśliwe po prostu tu pojednanie, ponieważ jest to spotkanie i komunikacja pod szczęśliwą gwiazdą, czyli na pewno tutaj ta gwiazda, karta gwiazdy zwiastuje spełnienie marzeń i pozytywne wibracje, pozytywne tutaj rozwiązanie spraw, więc cudowna też karta na poziomie tutaj co się ma wydarzyć, czego pragniecie, do czego dążycie. I w przełożeniu na dnie tej talii jest tutaj kotwica, czyli kotwica mówi nam, miłe panie, że dążycie do stabilizacji, chcecie stabilizacji w tym związku, chcecie wyjaśnienia spraw, chcecie po prostu, by ten związek ustabilizował się i nie chcecie po prostu tego tak zostawić. Chcecie walczyć o ten związek i chcecie również po prostu, by ta relacja po wyjaśnieniu tych wszystkich sporów i ewentualnie fałszywych tutaj między wami jakichś sytuacji, gierek, które miały wcześniej miejsce, by po prostu mieć poczucie bezpieczeństwa z tym partnerem, poczucie takiej dobrej, głębszej, pewnej relacji, czyli partner myśli o głębszych tutaj relacjach i uczuciach i panie również myślą, by tutaj rozwiązać te wszystkie problemy, by pójść w stronę stabilności, bezpieczeństwa i pewnej stabilizacji. No przepięknie. Więc jest tutaj jakaś nadzieja. Jest tutaj jakaś nadzieja na po prostu następne spotkanie, następny kontakt. Oboje państwo, jeśli widzę tutaj to lustro, to macie pragnienie właśnie spotkania się i wyjaśnienia tych wszystkich sytuacji. I partner myśli o pani, myśli o związku, myśli tutaj, jak wyjaśnić tą sytuację, jak się spotkać. Niemniej jednak karta tu u partnera tego statku mówi o wolnym tempie, więc proszę nie myśleć, że ta informacja od partnera przyjdzie jutro. Niestety ten statek pokazuje wolne tempo, więc proszę uzbroić się w cierpliwość, ponieważ na pewno będzie jakiś tutaj kontakt, tak? Co jeszcze chciałam tutaj dopytać, ponieważ widzimy, że jest tutaj związek, sprawy związku dla partnera ważne, widzimy tutaj, że obie strony, czyli mężczyzna i kobieta, myślą o spotkaniu. Tutaj partner na poziomie głowy, pani tutaj w najbliższych właśnie działaniach chciałaby, żeby było to spotkanie. Niemniej jednak w pani głowie są bardzo silne tutaj jakieś fałsze, które no, znalazły miejsce niestety w tej relacji, więc to trzeba wyjaśnić. Pan tutaj też w najbliższych działaniach, co ma się wydarzyć, obawia się, żeby nie było tego fałszu znowu między wami, jakichś tutaj takich powierzchownych, fałszywych, prawda, relacji. Też on ma tutaj właśnie te lęki przed tym i no, oboje macie tutaj właśnie myśli o związku, więc są tutaj wspólne jakieś takie karty, by pojednać się. Zapytałam się jeszcze kart Tarota, jaka jest porada tutaj dla mężczyzny, ze strony mężczyzny, więc tutaj mam taką kartę Tarota, że partner na pewno chciałby zbudować
coś stabilnego. Tutaj pokazują to cztery buławy, czyli cztery buławy jest to karta, która mówi o zbudowaniu czegoś tutaj solidnego. I cztery buławy mówią również o stabilizacji, żeby coś się pozytywnie ułożyło. Radość, taka lekkość znowu by przyszła, wróciła do tego związku, by wasze relacje były po prostu nie znów takie obciążone tymi problemami, jakimś tam właśnie fałszem, kłamstwami, tylko by były szczere i radosne, lekkie, tak? On pragnie właśnie takiego tutaj partnerstwa, byście się radowali, byście mieli szczęście, byście byli uczciwi, byście nie kłamali się, nie oszukiwali, byście tańczyli, śpiewali, cieszyli się, radowali i zbudowali na tej podstawie właśnie coś, co jest stabilne, prawda? Ponieważ czwórka mówi tutaj nam o stabilnym związku, stabilnej relacji, zbudowaniu czegoś, co jest stabilne, oparte na czterech tutaj buławach. Więc cudownie, jest tutaj też taka karta, gdzie pokazuje taką namiętność, prawda? Buławy są na pewno taką kartą, takim żywiołem namiętności, energii, kreatywności. Też są właśnie bardzo energiczne, aktywne, więc na pewno tutaj ten związek chce partner w tym kierunku rozwinąć, by był to jakiś taki bardzo namiętny, prawda, związek, niemniej jednak niepowierzchowny i nie jakieś takie fałszywe zagrywania tutaj z partnerem, tylko uczciwe, radosne, lekkie, piękne relacje. Także cudowna karta, bardzo pozytywna. Nie ma tutaj ani krzty negatywów, oprócz tego fałszu, fałszywych masek. U pań, z pań strony jest karta trzech pentakli, czyli też, kochane panie, pragną panie uznania od partnera. Pragną panie podziwu dla waszej pracy, którą panie włożyły w ten związek lub chcą włożyć w ten związek. Pragną panie realizacji swoich marzeń w tym związku z tym partnerem. Pragną panie jakiejś nagrody za to, że panie chcą właśnie walczyć o tego partnera, o ten związek. Chcą panie uznania też jako osoba, jako partnerka, jako dobra, stabilna, powiedzmy, osobowość. Tutaj pentakle zawsze są takim żywiołem właśnie mówiącym o rzetelności, o stabilności, o właśnie takim konkretnym działaniu, prawda? To są takie żywioły uziemienia, czyli stające dwoma nogami po prostu twardo na ziemi, czyli oznaczają taką stabilność, prawda? I że karta ta oznacza taką pracowitość, rzetelność, to po prostu jest to karta tutaj, która mówi o uznaniu właśnie za tą pracowitość, za tą stabilność, rzetelność. Będą panie miały też uznanie w oczach partnera czy w związku. I tego panie też pragną, takiego uznania właśnie od partnera, respektu od partnera za to, co panie robią. Także też jest bardzo pozytywna karta i pokazuje, że chcą panie na pewno tutaj pracować nad tym związkiem, prawda? Jeśli przyjdzie do porozumienia, będziecie musieli porozmawiać o sprawach, które was tutaj podzieliły i dręczyły czy frustrowały, ale jest pani tu gotowa po prostu pracować, inwestować w ten związek, tak? Karta w przełożeniu tutaj z Tarota pokazała mi króla kielichów, czyli oboje państwa łączy, tak potraktuję tutaj tą kartę jako kartę rad dla państwa obojgu. Oboje tutaj są państwo bardzo uczuciowi. Karta właśnie tych kielichów oznacza tutaj no, duże emocje, intuicje, kierowanie się właśnie uczuciami, emocjami. I karta króla kielichów mówi o tym, że oboje państwo jesteście opanowani i kontrolujecie swoje emocje.
jesteście stabilni, macie inteligencję emocjonalną i po prostu jesteście zrównoważeni, nie wybuchacie emocjonalnie, by nie robić żadnych tutaj scen, nie eksplodować, prawda, z powodu braku tego kontaktu, tylko tutaj tak jak ten król właśnie tych kielichów jest pokazany, on siedzi, czeka, medytuje, jest cierpliwy, jest po prostu zrównoważony, czeka na ten kontakt z partnerem, pragnie, oczywiście ma uczucia do partnera, kocha, tak, kieruje się na pewno tutaj też swoimi pięknymi uczuciami romantycznymi, ale nie jest to jakiś furiat, który by, przypuśćmy, emocjonalnie stracił równowagę i wybuchł i po prostu tutaj wyrzucał partnerowi jakieś błędy. Przepraszam, jeśli się tutaj po niemiecku nagle wysłowię. Także tutaj ta postawa, którą Państwo mają przybrać w takim czekaniu na kontakt od partnera, partnerki, jest postawa absolutnego zrównoważenia, prawda? Absolutnego spokoju, kontroli nad swoimi emocjami, pomimo to, że jest to bardzo ciężkie, oczywiście, chcecie już kontaktu, chcecie już porozumienia, ale te sprawy nieraz wymagają cierpliwości, prawda? To są też sprawy, które muszą się same jakoś tutaj uregulować, przetrawić, więc życzę Państwu wiele cierpliwości, wiele spokoju, by tą sytuację tutaj wyjaśnić z partnerem, ponieważ chęć spotkania jest u obojga z Was. Zobaczymy jeszcze sobie, proszę Państwa, orakel miłości, co powie partner, tutaj jak przemówi partner do Pań, oraklem miłości i jak przemówi Pani. O, już mi wypadła karta, dziękuję. Zobaczmy też, która karta, ups, już mi wypadła też druga karta, wspaniale. Zobaczmy, co powie partner poprzez, jak przemówi partner do Pań poprzez orakel miłości. Du willst etwas aufbiegen oder brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Das heißt Zeit. Ok, czyli czas. Widzicie Państwo? Powiedziałam przed chwileczką, nie będę tego powtarzać, jak macie się zachować, jak zachowuje się król kielichów. To samo jest tutaj, że chce Pani, chcą Panie coś na siłę, tak, zrobić, na siłę coś przymusić, by był kontakt, by partner wrócił, by partner napisał. Chcecie tego wszystkiego na siłę, chcecie to zmusić. A to, co partner do Was tutaj mówi, czas. Zostaw tym sprawom czas. Daj tym sprawom czas. Czyli zostaw tym sprawom po prostu się rozwinąć. I nie przyciskaj, nie naciskaj. Nie rób niczego na siłę. Nie zmuszaj po prostu tutaj niczego i nikogo, tak? Tylko zostaw tym sprawom po prostu czas. Niech to się rozwinie i niech przyjdzie to do Pań po prostu w odpowiednim czasie. To mówi do Pań tutaj partner. I co Pani przekazuje partnerowi? Auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint. Die Liebe überwindet Raum und Zeit. Ja werdet euch nicht vermissen. Czyli również jeśli jesteście ze sobą od siebie oddaleni poprzez właśnie przestrzeń, jesteście od siebie po prostu rozdzieleni, tak? Dzieli was być może wiele kilometrów. Nie możecie być razem, ale wasze dusze są zawsze pojednane. Że miłość wasza po prostu przerasta ten czas i właśnie tą przestrzeń was dzielącą, że miłość wygrywa
prawda? Ponieważ jest tak silna, że nawet jak Was łączą kilometry i przestrzeń i czas, to Wasze dusze są pojednane i nie będziecie za sobą tęsknić, ponieważ miłość jest obecna. Jesteście pomimo przestrzeni Was dzielącej i czasu Was dzielącego ze sobą pojednani i czujecie się. Także to proszę sobie wziąć do serca. Bardzo proszę Panie, by wzięły sobie Panie to do serca właśnie. To, co tutaj pokazuje ten orakel. Orakel jest zawsze taką radą, prawda, wskazówką, drogowskazem w trudnych chwilach, prawda, takim obiektywnym spojrzeniem na Wasze sprawy, bez emocji. Zobaczmy jeszcze sobie na koniec tą energetyczną kartę. Co pokaże energia tutaj na koniec? Jaka energia jest pomiędzy Wami ważna? Jakie energie są dla Was ważne, by się pojednać, by było między Wami dobrze? By się ten fałsz wyjaśnił, wszelkie problemy by się wyjaśniły. Jakie energie są ważne? Proszę pokaż, jakie energie są ważne. Więc zobaczmy, co pokażą karty energii. Komunity, ok, czyli społeczność, społeczne kontakty, nie izolowanie się, nie popadanie w jakieś skrajne depresje, w skrajny smutek, nie popadanie w jakiś taki żal, rozterki, w jakieś takie emocje negatywne, negatywne myślenie, negatywne wibracje, destruktywne myślenie, prawda? Nie popadanie w takie myśli, że na przykład on jest winny za to lub on jest zły, czy coś takiego. Nie. Wyjście do ludzi, kontakty, po prostu zajęcie się być może swoim hobby, jakieś aktywności, które Państwa tutaj interesują. Proszę zająć się sobą i swoimi zainteresowaniami. Jak wyjdziecie z tej skorupy takiego żalu, troski, takiego właśnie takich negatywnego myślenia i takiego rozemocjonowania, prawda, negatywnego, jeśli wyjdziecie z tej sfery, wyjdziecie z tego negatywnego, destrukcyjnego tutaj po prostu poziomu, to wtedy wszechświat Wam po prostu da zupełnie inne spojrzenie na te sprawy. I wtedy też partner poczuje Was inaczej, inne wibracje. Wszechświat przekaże mu, że jesteście szczęśliwe, że zajmujecie się sobą, że poszłyście do kosmetyczki, do fryzjera, że realizujecie się, idziecie po prostu za tym, co Was interesuje, zainteresowania, hobby, wyjście do przyjaciółki na kawę, rozmowa. Także będziecie w innych wibracjach, nie w tych wibracjach takich pesymistycznych, takich tych ciemnych, prawda, depresyjnych. Więc proszę wyjść z tych depresyjnych myśli, dobrze? To widocznie ma moje czytanie Wam przekazać i pomóc Wam w tym, byście wyszły z tej skorupy takiej depresyjnej, by odzyskać radość życia i wtedy te wibracje się zmienią, przemienią, prawda, między Wami. Zobaczmy jeszcze na koniec, ale to już naprawdę na taką kropeczkę nad i, co pokaże nam jeszcze inny orakel miłości, ponieważ ta taka współpraca tych różnych talii, różnych kart właśnie robi to czytanie takie wspaniałe i bogate, co te karty właśnie ze sobą tutaj razem mówią i co Wam radzą w tych wszystkich tutaj problemach związkowych. Zobaczmy, co powie orakel miłości dla Państwa. Co jest ważne w tej relacji, by poprawiły się tutaj te emocje i spotkania, by był kontakt pomiędzy partnerami. Co jest ważne? Trust. This situation is calling for you to have faith. Ok, czyli zaufanie. Tak jak pokazały mi tu karty Lenormand na początku, te fałszywe maski, fałsz jakiś między Wami, nie ufacie sobie, nie macie tutaj ufności, by po prostu uwierzyć partnerowi, partnerce. Partner ma również jakieś tutaj takie blokady. Myśli, że
coś jest, jakieś kłamstwo między wami, prawda? Były te maski u pana i u pani. Po dwóch stronach był fałsz, nieuczciwe zagrywki. Więc tutaj jest teraz rada, zaufanie, obopólne zaufanie. Ta sytuacja jest dla państwa, dla pani, dla pana takim zawołaniem, byś miał zaufanie, byś ufał partnerowi lub partnerce, byś zaufał, byś ciągle nie podejrzewał, nie był jakiś taki no, cały czas podejrzliwy, że zdradza, że kłamie, że intryguje, prawda? Nie. Proszę odsunąć od siebie te wszystkie negatywne tutaj takie emocje, które was tutaj destruktywnie dołują, prawda? Wprowadzają w takie negatywne wibracje i depresje. Proszę to odsunąć. Proszę myśleć pozytywnie. Proszę przyciągnąć do siebie miłość. Proszę przyciągnąć sobie miłosne, romantyczne, piękne chwile i uczucia. I proszę odbudować jeszcze raz zaufanie do partnera lub do partnerki. Proszę spróbować zaufać. I tylko to może znowu rozwinąć jakieś tutaj pozytywne między wami relacje. Także wspaniała też tutaj porada kart. Cudowne tutaj porady. Bardzo państwu życzę, by wyjaśniły się wszystkie sprawy, by panie i panowie bez kontaktu, partnerzy bez kontaktu powrócili do siebie, nawiązali kontakt ze sobą i by wyjaśnili wszystkie właśnie te sprawy fałszu, które się między wami tutaj zadziały. Ponieważ dwoje jesteście tutaj jacyś nieufni w stosunku do siebie, więc bardzo proszę wyjaśnić te sprawy. Proszę czekać tutaj w pięknej, spokojnej atmosferze na kontakt, tak? Zrównoważoną być, opanowaną, kontrolować swoje emocje. Nawet jak też partner zadzwoni, napisze, proszę kontrolować swoje emocje. Proszę zastanowić się trzy razy, co odpisać, by nie zrobić jakiegoś błędu znów, prawda? Także tego wszystkiego państwu życzę i życzę państwu, którzy nie mają kontaktu, by ten kontakt się znów narodził. Trzymam kciuki, dziękuję, proszę lajkować, subskrybować i komentować również, proponować różne tematy. Na pewno będę dla państwa po prostu poprzez swoją wdzięczność za aktywną tutaj komunikację na moim kanale i odwiedzanie mojego kanału, będę na pewno realizować różne piękne tematy dla państwa. Dziękuję pięknie i do usłyszenia już niedługo.